ten na 100. Placide, nous avons un problème. Il est toujours vivant. Je ne sais pas comment. Il a continué à parler ça à Bida. Kokady, bardzo pomocny. A ja dowiedziałem się czegoś na własną rękę. Musimy się spotkać. Gdzie tym razem? Za sortownią odpadów? Może na opuszczonej stacji metra? Co powiesz na uliczny market w południowej części Japantown? To okładka nad główną ulicą. Łatwo się zgubić, więc skorzystaj z publicznej windy. Ja jestem już w drodze. Nie każ na siebie czekać. Nie mam
teraz czasu. Vin, to sprawa życia i śmierci, serio. Też mam na głowie sprawę życia i śmierci. Przykro mi. Gdybyś zmienił zdanie, będę po pozie handicapers. Co się dzieje? Trener przestał się odzywać, chociaż wyraźnie mu poleciłem, żeby się ze mną skontaktował. Nie śmiałby zignorować wytycznych, coś musiało się stać. Zapoznaj się ze szczegółami i załatw to szybko. Jest mi potrzebny.
Nie rozumiem. Arasaka ma za mało własnych ludzi? Rozejrzyj się. W mieście zrobiło się gorąco. Krawaty wiedzą, nie że... Nie chcę się wcinać. A, w samą porę. Takemura. Dobrze cię widzieć. Ciebie również, Vi. Dowiedziałem się kilku rzeczy na własną rękę. Zgadnij, komu zależało, żeby upamiętnić Arasaka Same w trakcie parady. Jego mordercy. Żegrać się chcę. Dlaczego to robi? Wydawało mi się, że to gość, który ma gdzieś tradycję. I tak jest. Japońskie dziedzictwo co jedno. Yorinobu chodzi o demonstrację siły. Platformy będą bardzo piękne, ale jeśli się dobrze przyjrzysz, dostrzeżesz wiadomość skierowaną do przeciwników. I co to za wiadomość? Jestem tu, skurwysyny. Uważajcie. Dosyć czytelny przekaz. Ale ja wciąż nie wiem, co nam to daje. Wpadłem na pewien pomysł. Spójrz w górę. Widzisz? Dokładnie tędy będą przelatywały platformy. Gdyby udało mi się dostać na platformę Hanako-samy, mógłbym z nią porozmawiać. Jak to dostać? Wskoczyć. Przeceniasz swoje możliwości. Nie udałoby ci się nawet z tymi swoimi wszczepami. Mam na to rozwiązanie. Kiedy ty załatwiałeś swoje ciemne interesy, ja dowiedziałem się więcej na temat platform. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu, w Arasaka Industrial Park. Przygotowują je tam do parady. Jedyne, co musimy zrobić, to wkraść się na teren magazynu, znaleźć właściwą platformę i zainfekować jej systemy. Dzięki temu będziesz mógł wyłączyć alarmy, a ja wślizgnę się do środka. Szczerze, słabo się znam na hakowaniu. Ja jeszcze mniej. Mam zainfekowaną drzazgę. Trochę mnie kosztowała, ale sprzedawca przysięgał, że będzie działać. Chodźmy dalej. Przejęcie kontroli nad platformą to nie wszystko. Martwi mnie ochrona, zwłaszcza snajperzy. Będę dla nich łatwym celem. Ale mam na to sposób. Wakako wspomniała o miejskim monitoringu. Gdybyśmy mieli dostęp do kamer, poznamy pozycję strzelców. Ty zajmiesz się nimi, ja zrobię resztę. Chyba wiem, do czego to zmierza. Chcesz, żebym odwalił całą brudną robotę. Chcesz się zamienić? I co byś jej powiedział? Dzień dobry, nazywam się Vi. Hanako sama mnie zna, tylko ja mogę to zrobić. A teraz, co powiesz na małą próbę? Trzeba przetestować tę drzazgę. Pomieszczenie monitoringu znajduje się przed nami. Wystarczy, że wejdziesz do środka i zainfekujesz systemy. A ty co będziesz robić w tym czasie? Może strzelisz sobie piwko? Nie piję w pracy. Za to przepilnuję ci pleców. No, do dzieła.
to jak? Zrobione. Zainfekowałem systemy. No to już wiemy, że drzazga działa. Ale to była ta łatwiejsza część. Dostanie się do Arasaka Industrial Park będzie znacznie trudniejsze. Jednak zanim to omówimy... Siadaj. Od wczoraj niczego nie jadłem. Najlepsze co w karcie. Dziś polecam yakitori. Cokolwiek, co nie jest lokalną. Do zobaczenia jutro. Nie wierzę, że to mówię, ale ten facet może być użyteczny. To dresowany piesek, wystarczy mu dawać komendę. A kiedy przestanie nam być potrzebny, pozbędziemy się go. Gość jest niezły. Może być niebezpieczny nawet bez wszczepów. Skąd wiesz? Nie widziałeś go w akcji? Nie, ale... sposób, w jaki się porusza. Sposób, w jaki patrzy. Wrócimy do tego później. Co to jest? Yakitori. No dobrze. Oto co robimy. Jeden, przekradamy się na teren Arasaka Industrial Park i hakujemy platformę Hanako-samy. Dwa, podczas parady z moją małą pomocą pozbywasz się snajperów. Trzy, dostaję się na platformę. Cztery, przekonuję Hanako-samę do naszych racji. To jakiś twój pomysł na honorowe samobójstwo? Dlaczego? Najwyraźniej chcesz nas pozabijać. Szukam powodu. Przyznaję, to ryzykowne. Ale nie mamy wyboru. Hanako-sama to nasza jedyna opcja. Zresztą, żadne z nas nie ma nic do stracenia. Teraz się rozdzielimy. Jadę na rekonesans. Mogę ci się przydać. Nie znasz miasta. To prawda. Ze swoim złodziejskim doświadczeniem. Zgoda. Załatwimy to razem. Kucharzu, daj to głośniej. Yorinobu. We własnej osobie. Pozbył się ostatniej przeszkody, żeby sięgnąć po władzę. A oni tak po prostu mu ją oddali. W takim razie, jak nazwać zabójstwo mojego ojca? Czy to nie była prowokacja? Czy to nie była... Arasaka, to był monolit. A pierdolony Yorinobu zrobił w nim wyłom. To od niego się wszystko zaczęło. Frakcje, walki o wpływy. Całe to gówno. Frakcje? To tam jeszcze są jakieś frakcje? Trzy główne. Kiji, Hato, Taka. Frakcja Kiji tęskni za starym porządkiem. Stoją murem za Hanako-samą. Liberalne skrzydło, czyli Hato, wspiera Michiko-samę. To wnuczka Saburo Domu, mało o niej wiem. Są też ci zdrajcy z Taka, wspierający Yorinobu. Plus szereg pomniejszych frakcji, które... O których opowiesz mi kiedy indziej. Skąd u Yorinobu wzięła się w ogóle ta cała rebelia? Nie wiem. Być może wkrótce go spytam. Osobiście. Nie rozumiem tylko, czemu Saburo Arasaka na to pozwolił. Mógł złapać synka mocniej za kark. Arasaka sama był zdyscyplinowanym i silnym człowiekiem. Najsilniejszym, jakiego poznałem. A jednak w kluczowym momencie pozwolił sobie na pewną słabość. Wobec Yorinobu. Wobec swojej córki. Kiedy Yorinobu założył tę pierdoloną bandę i wypowiedział wojnę własnej rodzinie, Arasaka-sama mógł ich zgnieść jednym rozkazem. Ale tego nie zrobił. Nie chciał sprawić córce bólu. A kiedy Yorinobu wrócił z podkulonym ogonem, to dzięki jej protekcji dostał drugą szansę.
Rozumiesz? Tylko ze względu na Hanako-same nigdy nie poniósł konsekwencji. Czekaj, ty uważasz, że ona jest współwinna śmierci Saburo? Myślę, że wszyscy jesteśmy. Daliśmy się oszukać. Czas to naprawić. Zabierasz się ze mną? W porządku. Chodźmy stąd. Mam nadzieję, że smakowało. Zapraszam ponownie. Trociny i plastik. Chodź. Znalazłem dobry punkt obserwacyjny. Musimy tylko się tędy wspiąć. Okej, teraz tędy. Mamy szczęście, że nikogo tu dzisiaj nie ma. Powiedziałbym, że roztacza się stąd ładny widok na miasto. Powiedziałbyś? Gdyby było na co patrzeć. Tak bardzo nie cierpisz Night City? Chyba po prostu tęsknię za domem. No dobrze, poszukaj słabych punktów w zabezpieczeniach, a ja zastanowię się nad dywersją. Arasaka nie może poznać naszych prawdziwych zamiarów. Jakiś mały sabotaż odciągnie ich uwagę od platform. Z lewej strony masz najlepszy widok. Ja spróbuję tutaj, niech ta stara luneta się do czegoś przyda. Zaczynamy? Naskoczysz po pizzę? I? Żarcie na wynos, daj spokój. Gdybym miał czas i dostęp do świeżych składników, przygotowałbym nam onigiri z dorszy. Albo z grillowanym łososiem. Nie, najlepiej ze śliwkami umeboshi. Ulubiona przekąska Arasaki-samy. Prosta, smaczna i pożywna. A wiesz, z czym go kiedyś przyłapałem? Z batonem proteinowym. Saburo Arasaka z batonem proteinowym? Nie. Jedzenie żołnierza. No dobra, dość o tym, bo robi się głodny. Zaczynamy. Systemy defensywne w budynku z anteną. To się nada do sabotażu. Zamaskowane działka przy bramie. To ostateczność. Nie chcemy tam zginąć. Widzisz ten transformator przy murze? Dobre podparcie dla nóg.
Jest mostek, ale obstawiony ochroną. Wejdziemy tamtędy, jeśli nie znajdziemy niczego lepszego. To już jest coś. Te rury, widzisz? Dałoby się po nich wspiąć do środka. To by chyba było na tyle. Widzisz tamte trzy anteny? Użyję ich do sabotażu, jak już im padnie komunikacja. Konansna. To co, idziemy? To powiedziałeś przed wejściem do Kompeki Plaza? Chcę mieć pewność, że niczego nie pominęliśmy. Powinniśmy trochę tutaj poczekać. Jeśli przez ten czas nie wydarzy się nic szczególnego, wchodzimy. W porządku. Zaczekajmy. Wi? Co? Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Widzisz? Kot. No co, to tylko kot. Pierwsze zwierzę, jakie widzę w Night City, nie licząc karaluchów. Pierwsze wymarły ptaki, potem psy. Koty utrzymały się dosyć długo. A może to Bakeneko? Co to jest Bakeneko? Kot duch. Przynosi nieszczęście. Potrafi przywracać do życia zmarłych. Wierzysz w duchy? A skoro dzięki relikowi można rozmawiać ze zmarłymi, jak tu nie wierzyć? Moja babka znała dziesiątki historii o Kitsune, Kappa i właśnie o Bakeneko. Gdzie się wychowywałeś? Pochodzę ze slumsów Chiba 11. Kiedyś bardzo chciałem się stamtąd wyrwać. Cóż, czas wymazuje złe wspomnienia. Zostaje tylko tęsknota za prostotą dzieciństwa. Pamiętam swoje dzieciństwo. Pierwsza przejażdżka motocyklem po wzgórzach. Pierwszy pocałunek wśród łodyg na kukurydzy. Pamiętam zapach mułu z kanału. Wchodziliśmy tam z chłopakami prać koszulę. Czasami po slumsach jeździły korporacyjne transportery. Marasaka wybierała dzieciaki. Mówiło się, że tylko spośród tych czystych. Transportery, mówisz? Opancerzone. Chiba 11 miała najwyższe statystyki zabójstw w Japonii. Pewnie nadal ma. Do czego was wybierali? Do korporacyjnej armii. Gdy mnie wskazali, wygrałem los na loterii. W wojsku dostałem wszystko, czego mi brakowało. Dyscyplinę, regularne posiłki. Jakby okazało się, że jestem zdolny również dobrą edukacją. W jaki sposób korporacyjny tryb zostaje zaufanym człowiekiem Saburo Arasaki? Miałem najwyższe noty w akademii. Potem trafiłem do oddziałów specjalnych, ale o wszystkim przesądził talent Arasaka sami. Nie mów, że wpadłeś w oko samemu Saburo. Najpotężniejszym człowiekiem na świecie zostaje się, dokonując słusznych wyborów przy niepełnej wiedzy. Arasaka sama potrafił zajrzeć w ludzką duszę i spośród setki stojących na baczność kandydatów wskazać palcem tego, który będzie mu służył najlepiej. Znalazłeś dobry sposób na wyrwanie się z biedy. Mówisz, jakbyś mnie osądzał. Nie masz do tego prawa. Ja w przeciwieństwie do ciebie i twojego przyjaciela Wellsa nie poszedłem na skróty. Nie osądzam cię. Nieprawda. Wygodnie ustawiasz się w opozycji do korporacyjnego świata i nie proponujesz niczego w zamian.
Rozejrzyj się. Zobacz, jak wygląda rzeczywistość, której bronisz. Pokazujesz mi brudne ulice i uważasz, że nie istnieje żaden inny świat. A co z milionami ludzi, którzy pracują dla Arasaki w zamian za stabilne życie i bezpieczeństwo? A co z dzieciakami z ulic Chiba 11? One też żyją w świecie urządzonym przez korporacje. Nie wszystko da się naprawić od razu. Dobra, mam już dosyć tej dyskusji. Czasami chciałbym zostać nomadą. Uciec od świata. Zapomnieć o wszystkim. Nie jest jeszcze za późno na zmianę. Jak to mówicie, nie nauczysz starego psa nowych sztuczek. Wiesz, co myślę? Co? Że wtedy w Konpeki obaj straciliśmy kogoś bliskiego. Nie pogodziliśmy się z losem. I dlatego szukamy okazji do sprzeczki. Wreszcie zaczynasz mówić z sensem. Jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Chodzi o Wellsa. O Jackiego? Mów. Kiedy ja ruszyłem twoim tropem, inni poszli za Wellsem i przechwycili jego zwłoki. Nie rozumiem po co. Żeby jego matka nie mogła mu wyprawić porządnego pogrzebu? Arasaka zna sposoby na pozyskiwanie informacji od zmarłych. O czym ty mówisz? Nie pytaj mnie o szczegóły, bo się na tym nie znam. Wiem tylko, że używa się do tego Soul Killera. Z ciała Wellsa da się stworzyć engram. Uszkodzony i niepełny, ale jednak. Skurwysyn. Gdzie trzymają konstrukt Jackiego? Nie wiem. Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Nie wiedziałem, czy mogę ci ufać. To się zmieniło. No i Bakeneko sobie poszedł. Znajdzie swoją drogę. My też znajdziemy. No dobrze. Czas rozruszać kości. Kurwa, coraz gorzej. Nie wyglądasz aż tak źle. Będziemy na łączach. Zajmę się dywersją, tak jak mówiłem.
Jestem na terenie. Właśnie słyszę. Miałeś to zrobić po cichu, ja cię widzę. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Zaraz odwrócę ich uwagę. Biegnij prosto do platformy.
platforma jest nasza. Możesz nią polecieć choćby do Tokio. Może tak zrobię. Dobra robota. Okej, teraz moje były. Widzisz to? Kompletny chaos, nawet tak się. Tak, mi. Możesz tam ten ludzi. Dokoła jest parę mniejszych budynków. Wrócisz po nich na dół. Wie, pośpiesz się lepiej. Arasaka ściąga tu jakąś afałkę. Udało się. Świetna robota, Vi. Okej, co teraz? Teraz musimy usunąć się w cień i uzbroić w cierpliwość. Skontaktuję się z tobą tuż przed paradą. Do tego czasu postaraj się nie pakować w żadne kłopoty. Tak jakbym już się nie wpakował.
przejście do GIM? Czyli nie przeżył. Wystawiłeś mnie! Buzasa! Asy! Kitenu! Widziałaś? Tak, ale widziałam też jego skany. To nie jest zwykły ranion. Woje pepnu łauba. Tu nie jest bezpiecznie. Odesłałaś Placida dla mojej satysfakcji? Nie chciałam, żeby cię uszkodził. Nie możemy sobie na to pozwolić. A, czyli wiesz o biochipie. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Ile się dowiedziałaś z moich skanów? Na pewno więcej niż Placid. Rozpoznałaś biochip, bo to ty szukałaś go wcześniej. Zbadamy cię. Skoro przeżyłeś w GIM, to na pewno kosztem konstruktu. Chcesz mi grzebać w głowie? Nie bardzo mi to leży, bo mam teraz tak jakby kryzys zaufania. Trafiłeś do nas w złym momencie. To mają być przeprosiny? Na przeprosiny dostaniesz coś ekstra, kiedy już ustalimy, ile chcesz za sam biochip. O ile jest w dobrym stanie. Biochip był uszkodzony już wcześniej. Właśnie dlatego tu jestem. Nie działa? Aż tak źle nie jest. Ale na razie nie znalazłem nikogo, kto byłby w stanie bezpiecznie go usunąć. Skoro to wy zleciliście kradzież konstruktu, zakładam, że możecie mi pomóc. Skąd to wszystko wiesz? I jak do nas trafiłeś? Evelyn Parker. Coś ci to mówi? Evelyn? Ta dziwka z domu lalek? Skoro to dzięki niej do nas trafiłeś, to jednak na coś się przydała. Dobra, możecie mi pomóc, czy nie? Możemy, oczywiście, ale nie tutaj. Teraz zejdziemy do krypty, tam udostępnisz nam biochip. Jak już pobierzemy dane, to zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. Serio? Chyba dość już dla was zrobiłem. Tak czy inaczej, musimy zbadać biochip, zanim spróbujemy go usunąć. Bo co? Może się nie udać i zostaniecie z niczym. Przecież obiecałam, że ci pomożemy. Nie jestem aż tak zdesperowany. Kto inny ci pomoże? Może nie wypróbowałem jeszcze wszystkich możliwych opcji. Mam nadzieję, że zdążysz tu jeszcze wrócić. Tym razem mnie nie wystawicie? Jak dotąd grałam z tobą czysto. Nie odpowiadam za decyzje, jakie podejmował Placid, kiedy byłam w sieci. Dobra, udostępnię ci ten biochip. Finalmo, chodźmy. Widać, że kochacie to miejsce. Ale jakoś nie wyglądacie mi na religijnych. Mimo wszystko. Bogów zostawiliśmy na Haiti. Teraz sami załatwiamy swoje sprawy. Tędy. Jakim cudem Placid nie wiedział nic o biochipie? Nie rozpoznał go na skanach? Niewielu naszych wiedziało o akcji w Konpeki. A Placid jest od prostych rzeczy. Gdzie idziemy? Zobaczysz. Yeah.
agent Netwatchu nie zorientował się, że masz biochip? Nie dałem mu okazji. Dobrze, to by skomplikowało nasze sprawy. To dawny tunel metra. Nie, to część międzykontynentalnej sieci maglewu. Kiedyś łączyła wszystkie stany. Po wojnie rozpadła się tak samo jak sieć. Ville Courant. Prowadzimy cię w cyberprzestrzeń. To najlepsze środowisko do interakcji z siecią konstruktu. Czym to się różni od zwykłej eksploracji sieci? Interfejs pozwoli ci zobaczyć warstwy danych z sieci bezpośrednio i w uporządkowany sposób. To, co widzą zwykli netrunnerzy, to tylko mapa. Nie mogą zobaczyć głębokiej sieci, bo ogranicza ich własny sprzęt. Jaką mam gwarancję, że stamtąd wrócę? Będziesz cały czas w wewnętrznej warstwie naszej fortecy danych, pod kontrolą. Pod waszą kontrolą? Gdybyś wiedział, kogo jeszcze możesz spotkać w cyberprzestrzeni, nie byłbyś taki wybredny. Chwila. Najpierw chcę wiedzieć, po co wam Johnny. Chcemy skontaktować się z Alt Cunningham. Wiemy, że była związana z Silverhand. Alt? Relik, który trzymała u siebie Arasaka, to nasz jedyny trop. Alt Cunningham. Słyszałem o niej. O! Niby gdzie? Johnny mi o niej mówił. Ale niewiele. Johnny? Okej, Vi, chyba musisz jej powiedzieć. O czym? O nas. Konstrukt Johnny'ego jest aktywny. Mogę z nim swobodnie rozmawiać. Temu też się przyjrzymy. Myślisz, że mam halucynację? Rozmawiam z wymyślonym przyjacielem? Niewiele wiadomo o tym, jak engramy mogą współistnieć z ludzką siecią neuralną. No to powiem ci tak. Człowiek wychodzi na tym średnio. W jaki sposób chcecie skontaktować się z Alt? Spróbujemy wyodrębnić unikalny fragment engramu Silverhanda zapisanego na biochipie. Alt na pewno go rozpozna. I jeśli po tylu latach spędzonych za Blackwallem zostało w niej coś ludzkiego, odpowie. Zaraz, nie było mowy o tym, że planujecie się przebić przez Blackwall. To teraz już wiesz. Direction tutaj. Connected. Connection is stop. Czym tak naprawdę jest Blackwall? Wiem, że... Wiesz tyle, ile mówi wam Netwatch. Jedyna zapora sieciowa oddzielająca nas od dzikich powojennych SI. Wielkie zwycięstwo ludzkości. Tak, to brzmi jak Netwatch w przerwie na reklamę na kanale czwartym. Tak naprawdę Blackwall to sztuczna inteligencja o warunkach brzegowych ustawionych tak, by nie przepuszczać nic z jednej strony na drugą. Gdyby SI myślały jak ludzie, pewnie nazwałyby go zdrajcą. Czego chcecie od Alt? Tylko ona będzie w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo za Blackwallem. Gdy nadejdzie zmiana, chcemy być po stronie wygranych. Zmiana? Kiedy powstał Blackwall, wszyscy myśleli, że wystarczy postawić ściany grubego, czarnego lodu, żeby odciąć się raz na zawsze od dzikich SI. A jednak, przy obecnym zaawansowaniu technologii, jesteśmy o krok od powtórzenia tamtej katastrofy. Korporacje nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Ale my tym razem będziemy przygotowani. Johnny, wygląda na to, że masz być przynętą. Pasuje ci to? Okej, rób wszystko, co mówi. Nie mów, że mam tam wejść. Musimy cię przygotować do połączenia z cyberprzestrzenią. Nie jesteś przyzwyczajony do takich przeciążeń neuralnych. Nie kombinuj, tylko rób, co mówi. Nie mam zamiaru swajczyć się tam razem z tobą. Okej. Okay. Imungi bardzo na ziemi.
plonger. Gdzie jesteśmy? To nasz BBS, forteca danych. Pomost do głębokiej sieci. To wszystko wygląda, jakby było żywe. Cyberprzestrzeń jest w nieustannym ruchu. Oddycha. Interfejs dostosowuje zmienny przepływ danych do możliwości twojego mózgu. Ty jesteś szczególnym przypadkiem. Czyli ty widzisz teraz coś innego niż ja? Tak. Ale cyberprzestrzeń zawsze jest piękna. To co teraz? Możemy zaczynać. Wszystko jest gotowe. Żeby pobrać fragment konstruktu, wzmocniliśmy twoje połączenie z siecią neuralną Silverhanda. Musimy znaleźć dane, które odnoszą się bezpośrednio do ALT. To powinno potrwać. Brigitte? To jest. Jakiegoś korpa? Oblejesz benzyną i podpalisz? Ty skurwielu! To nie jest tylko twój zespół. Wiesz, po co to robię? Żeby wkurwić Arasakę i wreszcie zarobić kulkę? Tylko ty masz jakiś problem ze mną. Bo reszta już nie wierzy, że da się z tobą normalnie pogadać. Odjebało ci. Ale tylko ja mam jakiś pomysł na ten zespół. A jeśli nie masz lepszego, to się po prostu odpierdol. Kurwa. Koncert? Czy Kerry? Śpieszymy się? Jesteś strasznie nabuzowany. No. Oh. 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 Oh.
było dobre. Szkoda, że nic z tego nie będzie. Nie wystarczy ci fajka po seksie. Zawsze musimy się kłócić. To już koniec, Johnny. A ja nie umiem po prostu zniknąć bez słowa. Nie musisz nigdzie znikać. Zawsze... Chętnie cię zerżnę, jeśli nie będzie nikogo innego pod ręką. A nie po to tu dzisiaj przyszłaś? Czasami straszny z ciebie skurwiel, Johnny, wiesz? I co? Nagle przestało ci się podobać. Tak cię to zaskoczyło. Chyba, kurwa, wiedziałaś, na co się pisze. Wiesz co, Johnny? Naprawdę nie miałabym problemu z tym, gdybyś był narcystycznym, charyzmatycznym sukinsynem z własną wizją. Ale? Ale to fikcja. Tak jak ten koncert, jak... jak cały samuraj. Nie jesteś rockerboyem, Johnny. Równie dobrze mógłbyś stać na ulicy, jak te naćpane oszołomy i krzyczeć śmierć Arasace. Wydaje ci się, że mnie rozgryzłaś. Wydaje mi się, że dobrze wiesz, o czym mówię, ale sam przed sobą też udajesz. Udawanie akurat wychodzi ci zajebiście. Chyba coś ci się pomyliło. Przychodzisz tu, żeby się ze mną pieprzyć, a nie robić mi psychoanalizę. Jesteś tchórzem jak Kerry. Tylko ja mam jaja, żeby się postawić Arasace. I to was przeraża. Jasne, Johnny. Nikt cię nie rozumie. Właśnie w tym problem. Wydaje mi się, że skończyliśmy, więc możesz wypierdalać. Wydawało mi się... że było coś więcej, że jesteś ze mną na tyle blisko, żeby mi truć dupę. No to ci się tylko zdawało. Dokąd idziesz? Jestem umówiona. Silverhead, dobre show. Skończyły mi się prochy. Gute Metal Soul. Tak właśnie pomyślałam. I'm looking out for action. Jak myślisz, kiedy ci przejdzie? Ostatnim razem... Dalej nie dotarło, co? Chodźmy stąd. Johnny, może napijesz się z nami? Spierdalaj. Ale jest ostry, co? Puszczaj! Proszę, budzimy się. Kopę lat, Johnny. Ile to już? 2 tygodnie, odkąd ostatnio cię składałem? Jak to?
to tam wygląda? Wsadziłem ci do dupy tyle rurek, że następnym razem mogę cię przerobić na ekspres ciśnieniowy. Poza tym masz syntetyczną wątrobę, bo twoja rozpadła się jak papierowa torba pełna gówna. No to teraz będę żył wiecznie. Dobrze się składa. Tęskniłem. Gówno prawda. Nawet nie zadzwoniłeś, głupi sukinsynu. A miałeś przyjść na kontrolę. Jest dla mnie jak syn. Właśnie widzę. Co z Alt? Z kim? Dziewczyna, która ze mną była. Przywiózł ciebie i tylko ciebie. Kurwa, zabrali ją. Nikt nic nie widział? Jego pytaj. Mówi, że nazywa się Thompson. To byłeś ty, tam w Watson? Musimy pogadać. No dobra, jakoś to się trzyma. Spróbuj się oszczędzać, chociaż kilka godzin, potem szwy powinny już trzymać. Aha. Johnny? A chuj tam, i tak mnie nie posłuchasz. Ile widziałeś? Tyle co ty. Chodziło im o nią. Ty po prostu byłeś w domu. A ty stałeś sobie i patrzyłeś na to wszystko jak ostatni chuj. Gdybym się wtrącił, rozwaliliby nas obu. Widziałeś, jaki ten gość miał refleks? Taki technie leży na ulicy. Miałeś szczęście. Taki materiał. Szkoda tylko, że ktoś go wepchnął do furgonetki i odjechał. Zamierzasz coś z tym zrobić? To chyba twoja dziewczyna, co? Nie twój jebany interes. Nie jesteś pewny? O to chodzi? Słyszałem, że mieliście z tym problemy. I naprawdę nie interesuje mnie, jak to z wami jest. Tylko czego chciała od niej Arasaka? Alt nie ma z tym nic wspólnego. Porwali ją, bo chcieli się dobrać do mnie. Ty w ogóle wiesz, że ona jest jedną z najlepszych netrunnerek na rynku? No i? Ma cokolwiek wspólnego z Arasaką, poza tym, że posuwają Johnny Silverhand? Dotąd pracowała dla ITS. Napisała dla nich sporo kurewsko dobrego czarnego lodu. Nie do obejścia. Nie do podrobienia. A teraz chcę jej Arasaka. To była zwykła międzykorporacyjna ekstrakcja. To z tobą miała się spotkać Alt? Chciała, żebym jej pomógł. To nie był pierwszy raz, kiedy próbowali ją porwać. Poprzednio miała szczęście. Bała się i przyszła z tym do ciebie? Tak. I zaczynam rozumieć dlaczego. Okej, to czego od niej chcą? Kojarzysz SI, które nazywają Soul Killerem? Nawet jak na miejską legendę, to strasznie chujowa nazwa. Soul Killer naprawdę istnieje, a Arasaka właśnie zakontraktowała netrunnerkę, która napisała ten program. Teraz będą mogli użyć Soul Killera dla własnych celów. Potrafisz to sobie wyobrazić? Arasaka będzie nie do ruszenia. Soul Killer... Kurwa, ale bzdury, chodźmy. Okej, to jak to wyjaśnisz? To jest bardzo proste. Arasaka chciała mnie sprowokować i udało im się. To co? Idziesz ze mną? Gdzie? Do Arasaka Tower. Odbić Alt. We dwóch? Pojebało cię? Po drodze zahaczymy o Atlantis. Mam tam swoich ludzi. Poczekam w samochodzie. Pośpiesz się. Poczekasz ile trzeba. Gdzie jest Rogue? Leż i nie fikaj. Silver!
rachunek z twoim autografem! Widziałeś Rock? Jest na górze. Ale słyszałem, że wy już nie... No to źle słyszałeś. Kurwa! Johnny, pomóż mi! Podobno ze mną nie gadasz. Teraz gadam. A teraz? Spierdalaj! Chyba widziałaś, z kim rozmawiał. Johnny? Engels, jak tam? Mają tam jakieś prywatne spotkanie. Jest tam Rock? Tak, ale... Wiem, prywatne spotkanie. Spokojnie. Będę kurewsko dyskretny. Nienawidzę tego miasta. I ty... Johnny. Ciebie nie znam. Nie szkodzi. Najważniejsze, że wszyscy znają Johnny'ego Silverhanda. Dobrze, że cię złapałem. Nie wiedziałem, czy jesteś jeszcze w mieście. Czekamy na klienta, któremu zależy na dyskrecji. Chyba już nie przyjdzie. No to nie mamy po co tu siedzieć. Dalej jesteś zła o tamto? O które tamto, Johnny? O to, że mi kłamałeś w żywe oczy i naraziłeś moich ludzi? Czy o to, że pod koniec posuwałeś też 3 inne laski za moimi plecami? Nowy partner? Ten twój urok osobisty jest jednak przereklamowany. Albo wyciera się z czasem. Szkoda. Masz jakąś sprawę, czy tylko się przypierdalasz? To tylko zlecenie. Pilne i dobrze płatne. Ile? Nie wtrącaj się. To nie twoja sprawa. Moja? Bo Rocker właśnie wyciągnął portfel. Kurwa, nie rozumiesz? Tu nie chodzi o żadne zlecenie. Pogrywa ze mną. Ostatnim razem... To tym razem będziesz mądrzejsza. I weźmiesz pieniądze z góry. To ile? Chodzi o Arasakę. Więc rozumiem, jeśli wolicie się wycofać. Jeśli chciałeś mnie zainteresować, udało ci się. Jeśli chciałeś zbić cenę, nie bardzo. Przecież wy tylko szukacie okazji, żeby się naparzać z korpami. Ale nie za darmo. To dobre dla Rocker Boyów. To ważne. Pieniądze nie grają roli. Aha, czyli albo masz forsy jak lodu, albo myślisz, że nie dożyjemy wypłaty. Dlatego pójdziesz z nami. Stoi. Stoi. Widzę, że to rzeczywiście pilne. Kurwa, Johnny, miałeś ogon! Silverhand? Pójdziesz z nami. A zaprowadzicie mnie do Alt? Tak myślałem. Chcecie się bawić? Ze mną? Zapraszam! Jesteś kurewsko popularny. Zobaczy, helikopter? Serio? Kogo ty wkurzyłeś, Johnny? Wiesz, co mam robić za ciebie? Kryj się!
Ja nie znasz. Przewieźli ją do wieży. Coraz lepiej. Jak niby chcecie to załatwić? Macie jakiś plan? Chcemy odwrócić ich uwagę. Zrobić trochę szumu. Zagramy Arasace pod samym oknem. Tak, że wylecą szyby. Wszyscy zapamiętają ten koncert. Nie jest znana. Pod Arasaka Tower są nasi reporterzy, którzy są zgodni w jednym. Tłum został odurzony substancjami psychoaktywnymi. Nieźle. Cały czas nagrywasz? Tak, a co? Chcesz powiedzieć parę słów do kamery? Aha. Rób swoje i nie wchodź mi w drogę. Dobrze znasz tego Thompsona? Nie, a co? Nie podoba mi się. Media przynoszą pecha. Co? Może się tak pechowo złożyć, że ktoś zobaczy nagrania, na których włamujemy się do Arasaka. Będziemy się tym martwić, jak stąd wyjdziemy. No dalej, nie mamy dużo czasu. Teraz musimy znaleźć rdzenie. Zajmę się tym.
Dobra, to tutaj. Kurwa, te drzwi są tak opancerzone, że przydałby się czołg. Co robimy? Ja spróbuję. Kurwa! Masz. Teraz widzę, po co go wzięliśmy ze sobą. 3, 2 Pracowaliśmy razem. Może dlatego, że spuściłeś mu w pierdol, bo chciałeś się na kimś wyżyć. Od początku chciał wykorzystać historię, Art. To, że Arasaka ją wypłaszczyła, było dla niego jak jebany prezent. Kurwa, sam by ją załatwił, żeby tylko mieć lepszy materiał. No i co się stało z tym materiałem? Nigdy nie wypłynął? Nie. Powiedziałeś mi wszystkiego, Alt. No, na przykład czego? Że byliście razem. Że to ona stworzyła Soulkillera, że nie żyje. Jak ma nam niby teraz pomóc? Za grobu? Ona nie umarła. Udało się uciec. Widziałem ciało. Alt przeniosła się do sieci. Wciskasz mi kit. Słyszałem już sporo historii o genialnych netrunnerach, którym się to udało. Ale jakoś nie sądziłem, że kolejną usłyszę od ciebie. Nie musisz mi wierzyć, dopóki robisz dokładnie to, co mówię. Kiedyś o tym dowiedziałeś? Alt trochę później nawiązała ze mną kontakt. No, i co powiedziała? Że jest uwięziona w sieci Arasaki. Ale nie mogą jej skrzywdzić. I że nie powinienem już jej więcej szukać. Dlaczego? Poprosiła mnie, żebym ten jeden raz odpuścił. Przecież dość już zginęło ludzi na dawno. I co zrobiłeś? Na początek zorganizowałem 2 ładunki termonuklearne. I wróciłeś do Arasaka Tower. A Rogue znowu poszła z tobą. Dobrze jej płaciłem. Sam powiedziałeś, że była najlepsza. Mogła przebierać w zleceniach. Ale z jakiegoś powodu pracowała dla Rocker Boya z życzeniem śmierci, który ciągle zbierał łomot od Arasaki. To były inne czasy. Wtedy najemnicy nie sprzedawali się korporacjom. Wystarczyło krzyknąć, że idziemy dojebać Arasace i wszyscy mieli mokro w gaciach. Rocker. Skąd wiesz, że Alt jeszcze istnieje? Minęło 50
50 lat, a ty siedziałeś zabutelkowany w Mikoshi. Mówią dopaść Netwatch albo Arasaka. Próbowali. Ale nigdy dotąd nie mieli do czynienia z wolną SI, która wie, jak myśli człowiek. Kiedy szukali jej na orbicie w kryształowym pałacu, ona już była daleko i budowała miasto duchów dla Kakta. Voodoo Boys wierzą, że Alt jest teraz za Black Wallem. Tam, gdzie nikt nie może jej dosięgnąć. I Bridget jest gotowa przedrzeć się na drugą stronę, byle tylko nawiązać z nią kontakt. Trochę się to przerasta, co? Alt wiążą się ze szczególnie silnym śladem pamięciowym konstruktu. Wspomnienia musiały wywołać intensywną odpowiedź emocjonalną rzutowaną na twoją świadomość. Rzeczywiście. Emocji było sporo. Udało się. Tak. Wyodrębniliśmy odpowiedni fragment engramu Silverhanda. Jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z Alt. Musimy zejść głębiej. Ty stworzyłaś Soulkillera.
To ty dałaś Arasace do ręki broń, którą rozpierdoliła mnie, ciebie i połowę netrunnerów z Night City. Ty zginąłeś na własne życzenie. Kurwa, Alt, poszedłem po ciebie. A teraz ty mówisz, że to nie twój problem? Rozmawiasz z niewłaściwą osobą. Alt Cunningham, po którym przyszedłeś do Arasaka Tower, odeszła. Powinieneś to wiedzieć, bo sam doprowadziłeś do jej śmierci. Może wyjaśnicie to sobie później. Nie wiem, czego się spodziewałem po spotkaniu z tobą, ale raczej nie kłótni wirtualnych kochanków. Myślisz, że mi teraz pomagasz? A myślisz, że tak świetnie ci idzie? To kim jesteś, jeśli nie Alt? Korzystam z jej danych. Serio? I znalazłaś w nich informację, że byłaś zimną suką? To nie była jego wina. Skąd ty możesz to wiedzieć? Widziałem cię we wspomnieniach John'ego. To był wypadek. Widziałeś zdeformowany, zapośredniczony obraz tego, co subiektywnie zapamiętał Johnny i co potem odgrywał przed sobą zamknięty we własnej głowie. To już nie ma nic wspólnego z prawdą. Okej, masz pretensje do John'ego, ale co ze mną? Nie mogę ci pomóc. Nie możesz czy nie chcesz? Mogłabym spróbować, ale nie mam dostępu do tak zaawansowanej technologii. Przecież to ty stworzyłaś Soul Killera. Mój program ma niewiele wspólnego z tym, co potem zrobiła z nim Arasaka. No dobra. A Mikoshi jest dostatecznie zaawansowane dla ciebie? Gdybym mogła dostać się do Mikoshi, już dawno przestałby istnieć. W takim razie deal wygląda tak. My wpuścimy cię do Mikoshi, a ty pomożesz Vi. Umowa stoi? Najlepsza netrunnerka w Night City nie umie się włamać do Mikoshi. Dobrze mnie tam znają. Mikoshi jest obudowany czarnym lodem, dedykowanym specjalnie dla mnie. Coś jak Basia krzyty na miarę. A ja nigdy więcej nie dam się tam zamknąć. Co konkretnie możesz dla mnie zrobić? Dotąd wszyscy mówili, że już za późno, żeby mi pomóc. Wszyscy, czyli Anders Hellman, przytupa z Saburo. Jeśli użyję Soul Killera z Mikoshi, staniesz się konstruktem i będę mogła rozłączyć twoją sieć neuralną. Później wgram twój engram z powrotem do ciała. To znaczy, że mnie uratujesz, ale po drodze umrę. Twoja świadomość zostanie zapisana w formie danych, a cała reszta przestanie istnieć. Jaka reszta? Dusza. To nie ja nazwałam mój program Soul Killerem, ale o to właśnie chodzi. Kurwa, nawet nie chcę słuchać tych bzdur. Vi przecież wróci do swojego ciała, tak? Nic się nie zmieni. Wszystko się zmieni. I sam dobrze o tym wiesz. Okej. Czyli mamy plan. Jak zamierzasz dostać się do Mikoshi? Stworzyłam całe armię, którym się to nie udało. W sieci. Stworzyła się w sieci. My z kolei stawiamy na czynnik ludzki. Załatwimy ci to wejście do Mikoshi. Johnny trochę się zagalopował. Wiem, że niezbyt mu ufasz, ale daję ci słowo. Znajdziemy taką drogę do Mikoshi, żeby cię nie narazić. Mam wrażenie, że ja i czynnik ludzki mamy jednak coś wspólnego. Zgadzasz się? Tak. Jeśli znajdziecie dojście do Mikoshi, przygotuję program, który pozwoli poruszać się w ich sieci. Kiedy będę już gotowy, jak mam się z tobą skontaktować? To adres BBS, przez który możesz bezpiecznie ze mną rozmawiać. A co z Wodo Boys? Pozwolą wam odejść. To część naszej umowy. A więc jednak wyszedłeś z tego żywy. Ciekawe, jak ty wyjdziesz na układzie z Alt. Będzie dosyć trudno ją oszukać, a nie wiem, czy potrafisz załatwić cokolwiek uczciwie. Będziesz mnie teraz pouczać? Wolałbym raczej wyrównać z tobą rachunki. Inne ranion nie dożywają zwykle tej chwili. Daruj sobie. Alt może i chroni cię w cyberprzestrzeni, ale teraz jesteś na moim terenie. Jakoś sobie poradzę.
Bla, bla, oddawaj kontrolę nad ciałem, żałosny złodzieju. Faktycznie zmieniasz się we mnie. Może masz rację. Kłócimy się jak stare małżeństwo. Czas trochę odpuścić i zaufać sobie nawzajem. Bogów umierają młodo. Wiedziałeś, jak to się skończy. I zasłużyłeś sobie na śmierć. Na śmierć? Tak. Na więzienie? Być może. Ale Mikoshi to coś o wiele gorszego niż więzienie. Wiesz dlaczego? Bo eksperymentują z ludzką świadomością. Jak każdy, kto szprycuje się na skłodzie. Chodzi o coś innego. Najgorsze jest to, że mogą zmienić twoją tożsamość, a ty nawet nie będziesz wiedział, że stałeś się kimś innym. Korporacje zabrały nam cały świat, a teraz wyciągają ręce po nas samych. Wiesz, że robisz mi to samo, co Arasaka robi w Mikoshi. Wiem. I dlatego zamierzam ci pomóc. Czas się zbierać. Mamy sprawy do załatwienia. Spójrz.